Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki. I cóż, dzisiaj widzimy się w dosyć nietypowym miejscu i dosyć nietypowej grze, gdyż jest to The Case of Golden Idol. Jest to gierka dedukcyjna, o której nigdy nie myślałem wysoko. Styl graficzny mnie odrzucał. W sumie nie wiedziałem za dużo, nie interesowałem się tym, ale zauważyłem, że prawie każdy to ograł. I to przez prawie każdy mam na myśli, zarówno ci youtuberzy, których obserwuję, jak i też dobry znajomy Manoni. Jak i też parę takich, których nie obserwuję, ale jakoś tak mi kiedyś tu polecił i coś musiało w tym być. No i tak. Można powiedzieć, że to już od dawna ludzie ogrywają, bo gierka już trochę ma. A ja dopiero teraz na to się załapałem i cóż. Może nie trzeba będzie dużo tutaj opowiadać, bo pewnie coś niektórzy z was znają, ci, którzy się znają, to dzisiaj zobaczycie. I zaczynamy grę główną, gdyż nie posiadam dodatków. I tak, nowa gra. I tak, powiem wam wprost, że to widziałem. Pewnie zobaczyłem sobie właśnie to. Mniej więcej jestem w stanie zrozumieć dzięki temu, na czym będzie gra polegać. Ale póki co nie będę może więcej opowiadał. I skupmy się na tym, co jest najważniejsze, czyli na rozdziale pierwszym, powikłaniach w rodzinie. Plansza pierwsza, rozdział pierwszy, a. Prolog. Z jakiegoś powodu się zepsuło, dajcie chwilę. Może to zaraz się naprawi. Opa. O, naprawiło się, ale nie wiadomo czemu w taki dziwny sposób. Wiem, brak profesjonalizmu i w ogóle, ale no, przynajmniej naprawiłem. Tak czy inaczej, sposób gry. Zbadaj otoczenie, aby wywnioskować, co tu zaszło. Można po... To jakieś tak, można pozyskać ważne informacje z dokumentów i tak dalej, i tak dalej. Zbieraj fazy wraz z dowodów oraz dokumentów, tak jak widzicie, uzupełnijcie i potem i tak dalej. I tak, wskazówki. Poświęć trochę czasu na dokładnie zapoznanie się z otoczeniem. Skup się na namacalnych dowodach, nawet w obliczu... Sporego wyzwania, nie musisz niczego zgadywać. Jeśli tylko możesz skorzystać z podpowiedzi. I tak, podpowiedzi... A to... Tu jest dosłownie przykład, że... Można... właśnie... Mieć podpowiedzi i... Jeszcze gdzieś tutaj musi być jakiś... Coś innego, bo... Nie powinienem mieć tych takich znaków od razu. Chyba, że to zawsze po prostu jest tak, że... Pierwszym to jest, jeśli się jeszcze nie grało wcześniej. Tak czy inaczej, mam tu kogoś, kto spada. Miałem ze sobą skalpel. Notatkę. I kurczę, gdzieś musi być ta opcja. To wyłączyć, bo wszystkich, u których widziałem, to... Dało się to nie było tego wszystkiego. Nie wiem, może muszę... To byłoby dziwne, ale może będę musiał po prostu... Nie widzę tu niczego, co by mogło wyłączyć to podświetlenie, ale tak czy inaczej. Może uda mi się to szybko zrobić później, tak czy inaczej. Właśnie mamy tutaj takie stwierdzenia, jak Albert Klausli, Oberon Geller. I to już mamy z takich istotnych i przeczytajmy może ten dokument. Więc tak, 5 stycznia 1742 rok. Obie strony zgadzają się na następujące warunki wyprawy na wyspę Małpiej Łapy. Albert Cloudsley ma prawo do 2/3 wszystkich kosztowności, gdyż sfinansował tę wyprawę. Oberon Geller ma prawo do 1/3 wszystkich kosztowności i wszelakich znalezionych złotych statuetek, gdyż zapewnił mapę do miejsca wyprawy. Okej, mam buteleczkę leku. Jakaś kozówka kolejna i tak. Zatoka Cieni, ruiny Xenopolis, róg palca i róg kciuka. Tak, tutaj chyba wszystko zobaczyliśmy. Kurczę... A, mamy wszystko już według tego. Czemu mam te, jakby... Dajcie chwilę, to muszę wyłączyć, bo mnie to będzie irytować. No cóż, niestety nie wiem, jak to wyłączyć. Szybko w takim wypadku przeklikam. I dobra, chyba zacząłem rozumieć, bo tutaj trochę inaczej to wygląda niż u wszystkich.
Prawdopodobnie kwestia jest taka, że niestety przez to, że mam to z Game Passa, to mam wersję jakąś bardziej dostosowaną do konsol. W takim wypadku, no niestety będę musiał żyć z tym, ale tak. Widziałem, że coś knujesz, Żmijo. Co my tu mamy? Fajkę? Sztylet? Okej, tą samą umowę, którą mieliśmy wcześniej. I tak. Różne rzeczy. Po pierwsze mamy tutaj złotą statuetkę. Oraz różne klejnoty. I przyrządy medyczne, lekarstwo i tak dalej. Natomiast tu mamy opakowanie tytoniu i szczoteczka do fajki oraz dwie woreczki monet i klejnotów. I powiem wam, że to już wszystko. Nic więcej tutaj nie zobaczycie, jeśli o to chodzi. I to już musi wam wystarczyć. Bo widzicie, mam dwóch ludzi. I tak, przyrządy medyczne i statuetka są tam, gdzie jest jeden woreczek. Tabako jest tam, gdzie są dwa. Przeczytajmy więc jeszcze raz umowę. Muszę to odklikać, bo oczywiście inaczej będzie krzyczeć. Ale uwaga, uwaga. Albert Cloudsley ma prawo do 2/3 wszystkich kosztowności. Natomiast Oberon Galler 1/3 i statuetka. A proszę, statuetka i jeden woreczek z trzech jest tam, gdzie są przyrządy medyczne. A on ma przyrządy medyczne. Więc... A nie, Albert. To był Oberon Geller. Tu mamy Alberta Cloudsleyego. Zgadza się. I teraz tak. Trzeba jeszcze zlokalizować, gdzie jesteśmy. Mamy taki widok. I na bazie tego trzeba stwierdzić, gdzie jesteśmy. Jak powtarzam. Teraz tak. Widzimy tu jakby dwie wysepki. Więc to wszystko, co mamy. Na bazie tego możemy wywnioskować, że jeśli jesteśmy na głównej masie, to co widzimy to róg kciuka. Natomiast jeśli twierdzić, że my gdzieś jesteśmy i co widzimy to jest po prostu masa główna, to ciężko byłoby to stwierdzić, ale zaryzykowałbym i powiedziałbym, że to jest róg kciuka. Zgadza się. I ostatnie. Trzeba po prostu wypełnić kto kogo co. Tak, osoba o nazwisku Albert Cloudsley zepchnęła osobę o nazwisku Oberon Geller z klifu z miejsca o nazwie Róg Kciuka na wyspie Małpiej Łapy. I tak, oto i cała historia. Gdy doktor Oberon Geller obserwował kiepską pogodę za pomocą lunety, jego partner, szlachetny Albert Cloudsley, zepchnął go z klifu. Na tym kończymy jakby pierwszą rzecz. O, i tu możemy zrobić sobie podsumowanie. I co dalej będzie? Cholera wie. Jedyne co wiem to... I to niestety trochę szkoda, że mi zaspoilowano od razu. Że wszystkie tutejsze jakby rzeczy będą opierać się o to, że ktoś umarł. Ale tak, idziemy dalej. Dalej powikłania w rodziny. I teraz tak, przedwczesna śmierć wiejskiego dżentelmena. Pozliczać tylko wykonę kawki. I tak. Mamy taką perspektywę. Niestety nadal będzie tu wszystko krzyczało. To jest naprawdę niefortunne, bo nie da się tego wyłączyć. Więc... No niestety, będę miał trochę łatwiejszą rzecz niż inni. Ale co my tu mamy? No patrzcie, statuetka tutaj jest gdzieś. Na tym co tutaj. Mamy tam jakiś jacht. Mamy konia, który biegnie po podwórzu. Jakieś brudne ubranie. Tu mamy... Okej, znowu jakiś ubiór. I jakiś portret. Okej, mamy jakiś tekst w ogóle. Spontaniczne samozapalenie. Nazywam się Sebastian Cloudsley. Podzielę się moim skromnym wkładem w naukę chemii oraz anatomii. O, jeszcze jakiś dziennik. 22 sierpnia 1786 rok. 12. Obudziłem się. Co za piękny dzień. Wow, o 12 no to miał luksusowe życie. 12.30. Umyłem się i przebrałem w jadalny ubiór. 14. Zjadłem na lunch piękną pieczoną kaczkę. 16. Przebierałem się w myśliwski ubiór. 17. Pojechałem zapolować na borsuki. Kiepsko poszło. Wróciłem do domu.
18. Przebrał się w badawczy ubiór. 19. Przebrał się w jadalny ubiór. 20. Zjadł na kolację pyszny schab wołowy. 22.30. Odnotowałem wszystko w dzienniku i poszedłem czytać materiały naukowe w łóżku. Okej. Okay. I co tu mamy? Shire. Crow Tower. Blackfield. Okej. Okay. Dzisiaj 23 sierpnia. Okej. Okay. Soccer, sklekotan drabina. Henry Clover. Zatruł się ołowiem. Okej. Okay. I ostatnia rzecz. Pierścień z rubinem oraz ważną ranę głowy. I oddycha. To wszystko. O. Więc tak. Sebastian Cloudsley. Nie Sebastian Sebastian. Sebastian Cloudsley. Lord. Umarł w swoim łóżku. Dobra, tylko pytanie. Tutaj widać jakiś coś? Okej. Okay. Nie wiem, czym to zacząłem otwierać, ale tak. Powiedzmy, że Lord Blackfield. To chyba był Blackfield? Tak. Umarł w swoim łóżku. Przyda śmierci w wyniku upadku z... Miał na sobie... Okej. Okay. To jest akurat oczywiście Sebastian Cloudsley. Teraz tak. Trzy ubiory. Cóż, tutaj definitywnie jest jadalny. Tutaj, no, te dwa może być trochę ciężej zidentyfikować, chociaż... Chociaż... To wygląda trochę jak płaszcz badawczy, więc zaryzykowałbym w ten sposób. Dobrze. I teraz... Przyczyna śmierci... W wyniku upadku z... On sobie... Myśliwski ubiór. Okej, upadku z... Czy to sugeruje, że to jest upadek? To może być albo drabina, albo konia. Chociaż sądząc po tych kroplach i tak dalej, to są ślady, załóżmy, krwi, więc... To jest stamtąd, to tam nie wiadomo co jest. Ale skoro już stamtąd to jest, to raczej to by nie było. A. Jeśli chodzi o drabinę, więc powiedzmy, że będzie to. Rana głowy spowodowana upadkiem z konia. Wow! Wow! Szybko idzie. Tak czy inaczej, podczas porwania Lord Blackfield spadł z konia i odniósł śmiertelną ranę w głowie. Okej. Okay. O, jakaś... scena? Co będziemy mieć sceny takie po każdym jakby? Tak czy inaczej. Sebastian Cloudsley. Urodzony w 1733, zmarł w 1786. I... Mamy kolejne. Już widzę, że będzie ekstremalnie. Ale tak. Rozdział pierwszy. Pogłona w rodzinie. Dramatyczne odejście osoby postronnej. I tak. Pomyślę, że się ten odcinek dobrze przyjmie, bo swoją drogą na tym będziemy kończyć na tej sprawie. Jako pierwszy rozdział, tak po prostu. Można to rozważyć za kupienie zwykłej wersji, żeby nie mieć wszędzie tych bezpośrednich pokazów elementów, bo no, wolałby sam musieć szukać, się domyślać i tak dalej. Ale tak czy inaczej... Przypalona szczotka do koni oraz przypalony nóż. Bo trochę ekstremalne, ale ktoś sobie tutaj spłonął żywcem. W ogóle... Kurczę, nie zwróciłem wcześniej to uwagi, ale... Oni coś tutaj mówią. Oszczędź mnie, czorcie. Ja tylko wykonałem polecenia. Co tu mamy? Mówiający Monkey Man. Własność braci PR. Okej. Okay. Czyli to jest gruszka. Wiemy już, że ten... Ktokolwiek to jest, to tu mamy... Chyba PR. Dobra, tu kto to jest? Co? Do diabła!
co mamy? Sierpniowie Derby Jockey Club. Wyścig. Trzeci wygra Raging Sultan. Miejsce, nie wiadomo, pokaz, nie wiadomo, zakład 35 funtów. Okej. Okay. Wskazówka została dodana, tak, wiadomo. Jeśli nikomu to nie przeszkadza, chciałbym już sobie iść. Jakby nigdy nic. Spontaniczne samozapalenie. Okej, okay, to było już u Sebastiana. Aby wykonać sztuczkę z samozapaleniem, musisz najpierw rzucić zaklęcie zamrażające. Świętym glify Bożka? Magę do samozapalenia? Takie coś, okej. Okay. Okej, okay. Czyli wiemy, że prawdopodobnie to coś rzuciło samozapalenie. Pierścień z rubinem, okej. Okay. 1 funt, 2 szylingi i 2 pensy. Jakie? Tutaj kto jest? Ciekawe. Torebka tytoń z napisem... Najlepszy tytoń, Ashbler, okej. Okay. Przygotuj na jutro powóz. Musimy odwiedzić mojego siostrzeńca. EC. Okej. Okay. 2 szylingi i pens. Torba na siodło i sztylet. No, dużo mi to nie powiedziało. Harmonogram stajni dla Adama i Jamesa. Okej. Okay. Pielęgnacja koni. Sprzątanie stajni. Pracujcie porządne staranie. Okej. Okay. Czy sprzątanie stajni i... Pielęgnacja koni. Ten miał szczotkę do koni, więc... Jak będziemy wiedzieć, jak jest dzisiaj dzień, to będziemy wiedzieć, na jaką literę zaczyna się jego imię. Nieźle. Nieoczekiwany obrót wydarzeń. Mhm. Haftowana chustka. 3 funty i 3 szylingi. Jak najbogatszy. Kulec. I co my tu mamy? Drogi Edmundzie. Już u mnie słuchy, że szukasz zdolnego służącego. Mam akurat kogoś w sam raz. David Goran jest doświadczonym woźnicą z wieloma różnorakimi zdolnościami, które z pewnością okażą się przydatne. Jeśli jednak będziesz niezadowolony z jego usług, daj mi zaraz znać. Pozdrawiam, Teo. Okej. Okay. Gazetka londyńska. Poniedziałek, 7 września. Okej. Okay. Przemowa lorda Edmunda Cloudsleya. Porusza parlament. Coś tam dalej, ale nie jestem pewien. Okej. Okay. Zakładając, że to jest poniedziałek, na bazie tego, pielęgnację koni miał J. Okej. Okay. Co my tu mamy? Jakiś dziwny znaczek, piękny. Ale tak. I jeszcze więcej. Pat Lord. A, J. PR Twins, gruby Lord oraz bliźniacy PR, czyli Pir. Okej. Okay. Już wiem, że byli bliźniacy. Proszę wybaczenia, czasem jest taki Badhir? O co chodzi? Tego nie znam chyba. Tak, 6 pierścionków z różnymi klientami. 4 funty, okej, okay, jeszcze bogatsza. Okej, okay, jakaś książka, wachlarz oraz ozdobny katar. Na pewno ozdobny, wcale nie jest to broń. Batley, Cloudsley, Subert. Subert. Nicholas Maker, prawnik. Okej. Okay. Nie sądziłem, że członek twojej rodziny potraktuje w ten sposób ważny dokument. Jestem zbulwersowany, okej. Okay. 2 szylingi i 3 pensy, pierścień z rubinem. Widać, że coś rubiny były w modzie. Tak, Sebastian Cloudsley, spadkodawca, Batrix Batley zamężna, ale... Okej, okay, chyba nie żyje. Peter Batley, Rose Hubert, Edmund Cloudsley, Willard Wright. Okej. Okay. Aforyzmy. Autor Sebastian Cloudsley. Jak osiągnąć zadowolenie? Codziennie jest obfity posiłek, nie tracisz czas na bohostki. Jak unikać zdenerwowania? Dąż do tego, co ma prawdziwe znaczenie i nie uchylaj się przed odpowiedzialnością. Jak uzyskać inspirację? Wbierasz ten spacer po lesie, aby nawdychać się świeżego powietrza. Oj tak, uwielbiam to. To mogę wam wprost powiedzieć. Uwielbiam spacery po prostu w lesie. Tak w przyrodzie, kiedy nie ma śladu ani odgłosu człowieka. To niekoniecznie musi być las, może nawet być park, jakiś tak zwany miejski czy coś. Nad jezioro czy nad rzekę to już tak trochę mniej, ale też okej.
Tak, jak unikać strachu? Strach jest oznaką słabości. Trzeba być silnym. Tutaj co mamy? Drogi... Lardzi Light. Droga Rose Qbert. Okej. Jakieś koniec. Tak, wszystko spotkaliśmy się po wjeździe do kolonii. Dlatego zapisujecie moją zie... oszczędności oraz domu i zał życie oraz moje fur Blackfeard wróć do zał dokumentujące moje gnięcia. Ciekawe, ciekawe. Nic znaczy nie możemy zrozumieć, ale tak. Wykorzystaj swój bystry umysł do czegoś lepszego niż zwykła polityka. Pokazuję ci notatki z moich badań w dziedzinie astronomii. Udzielam ci pozwolenie na zakończenie i publikowanie ich pod moim i twoim nazwiskiem. Okej. Przekazuję ci złotego bożka, wiesz co z nim zrobić. Xenopolis. Okej. Moja świętej pamięci siostra, twoja matka po twoich problemach finansowych. Okej, czyli... Powiedziała mi o twoich problemach finansowych. Postanowiłem ci pomóc. Przekazuję ci... kompilację moich afroryzmów, aby nadać twojemu życiu... kierunek, którego najważniej w nim brakuje. Okej. Drogi Willardzie, to było. Tak, spotkaliśmy po twoim wyjeździe do kolonii. Dlatego zapisuję ci moją ziemię, moje oszczędności oraz dwór Blackfield. Okej, wróć do domu i załóż muzeum. Tak najłatwiej można wywnioskować, dokumentujące moje życie oraz osiągnięcia. Okej. Okej, tak. I tutaj potem ma się tutaj pamięci. Tak, dobra, to było. I ja, Sebastian Klausli z hrabstwa Blackfield, będąc w pełni sił oraz przy zdrowym umyśle, wyznaczam Nicholasa Makera na wykonawcę mojego testamentu. Drugi bracia Edmundzie, okej. Oj, przepraszam, mieli z Wangra. Co to mam? Sierpniowe derby. Okej, znowu jakieś coś. I... Szanowny Peterze Batleyu, wielokrotnie przypominaliśmy ci o uregulowaniu długu, a mimo tego dług ten pozostanie spłacony. Pokornie prosimy o jak najszybsze dokonanie płatności, w przeciwnym razie będziemy zmuszeni podjąć stosowne kroki. Dług obecnie wynosi 255 funtów, ojeju. W tamtym roku 255 funtów to była masa pieniądza. I to wszystko. Okej, okay, osoba o nazwisku była, że otrzymała spadku od osoby o nazwisku, dlatego nakazała osobom o nazwiskach zabranie od osoby o nazwisku, wtedy osoba o nazwisku zmarła przy na śmierci spontaniczne samospalenie. To akurat wiemy. Tu jest pir. I teraz tak, to wszystko spotkaliśmy się po tym wyjeździe do kolonii, dlatego zapisujecie moją ziemię, moje oszczędności oraz dwór. Okej, okay, to była chyba Rose Qbert? Swój bystry umysł i tak dalej. To chyba był Edmund Cloudsley? Tu, patrząc na tamto, co było wcześniej, to tutaj byłby Peter Batley. Do tego bożka. Wiesz, co z nim zrobić? To był ostatni Willard Wright. Dobrze. Okej. Okay. Co dalej? W takim wypadku ten to będzie Willard Wright, prawdopodobnie. Kobieta jest tylko jedna, więc to musi być... gdzie to jest? Rose Qbert? To może być ten cały ostatni Nicholas Maker? Pozostaje kwestia tego. Skoro byli bracia Peer, a widzę tylko jednego, to może to być James Peer. A tam było A. Drugie to Adam. Teraz pozostają te trzy osoby. Tutaj wydaje mi się, że to jest Edmund. Nie! Nie klikaj poza okno gwiazdoklucz. Edmund Cloudsley? To może być ten cały służący. David Goran. I tutaj zostaje w takim wypadku Peter Cloudsley. Ho.
Nie zgadza się? Czekajcie, jeszcze sprawdzę. J... A, okej. Jeśli jest poniedziałek, to J powinien być. Ale czy na pewno jest poniedziałek? Nie, no tutaj wygląda na to, że... Jest, to... Ja nie wiem. Jeszcze zaspróbujmy może... ...dojdać Adama tu Jamesa? Czym ja dam mu Cloudsley? Okej. To powinno być Batley. Jest, jak ja mogę tak zlamić. I teraz tak, osoba o nazwisku... Czyli osoba jakaś, była jakaś, że otrzymała coś w spadku od osoby, czyli wiadomo, że to będzie nie Edmund. Sebastian Cloudsley. Dlatego nakazała osobom o nazwiskach... Adam, Peer i James, Peer, od osoby o nazwisku, wtedy osoba o nazwisku James Peer zmarła. Przyczyna śmierci spontaniczne samozapalenie. Teraz pytanie tylko co zresztą. Tutaj mogę zasugerować Bożka, jako że tam było, od osoby tutaj w takim wypadku byłoby Willard Wright. Teraz tak. Tutaj nie mam pojęcia. Może jeszcze coś pominąłem, ale wątpię. Poza tym, że było 8 mnie czorci, ja tylko wykonywałem polecenia. Tutaj mamy jakieś... Nie, tutaj akurat ciężko mi stwierdzić, co. Więc jedyne, co mógłbym spróbować... Nie wiem, ten cały, jak, gdzie on jest. Peter... A gdzie to jest? Batley? Afro... Dobrze, udało się. Kurczę, tu trzeba było trochę już się namęczyć. Chociaż to namęczenie się było głównie przez moje nieogarnianie życia prawdopodobnie. Ale tak czy inaczej, udało się. Peter Batley, obciążony długami z hazardowymi, liczył na spory spadek po swoim zmarłym wuju. Gdy dowiedział się, że odziedziczył jedynie księgę aforyzmów, podarł w testament i nakazał swoim sługom odebrać złotą statuetkę nieznajomemu o imieniu Willard. Ale nagle jeden sługa stanął w płomieniach. Okej. I na tym kończy się, widzę, przygoda z rozdziałem pierwszym. Ale co będzie w rozdziale drugim? Jak będzie w rozdziale drugim inne rzeczy? To przekonamy się w następnym epizodzie. O ile oczywiście będziecie chętni. I tak. Jak mówię, jeśli będzie wyjątkowo duża aktywność, to może nawet zakupię grę na własność, żeby nie mieć tych sygnałów jasnych, gdzie, co i jak, zamiast korzystać z Game Passa. Ale tak, co by było nie było, dzięki wam wszystkim za uwagę, mam nadzieję, że wam się jakkolwiek podobało, a jeśli nie, to też dajcie znać. Bo nie ukrywam, chciałbym znać waszą opinię naprawdę co do tego, jak mi idzie, czy chcecie zobaczyć więcej, czy nie. Bo... Jak mówię, ja nie byłem przekonany do tej gry, ale po tym, jak zobaczyłem, że ona jest wszędzie ogrywana przez ludzi, dotarłem do wniosku, że może warto zobaczyć. Jak zobaczyłem już ten właśnie pierwszy epizod, jakby to nazwać, najłatwiej, stwierdziłem, że tak, może to być naprawdę coś dobrego, więc no... Naprawdę, dajcie znać, co chcecie zobaczyć resztę w moim wykonaniu. Na ten moment to tyle, więc no, trzymajcie się, no i hej, hej.